A, rzeczywiście, ale to 3 dni temu ta drama była. Spartiatik! Dobra, dobra. No, myślę, że trzeba to zrobić. Choćbym nie chciał, to muszę. Wejdę tu. No i jest tweet. No Jest tu mi może kasaczek, później. tak? Taki ziomek. Z Ok. czego możecie kojarzyć? No, z kasaczek Bungie. O, no to jest kasaczek, to taki ziomek. Jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałem. Powiedziałem wcześniej o tym, A, ja że go znam, regulamin no. Twitcha, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, tak działa, że nie pozwala na używanie kasyn, które nie są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. Kojarzy z kogoś te szare BMW. Taki gość. No kojarzy ten filmik. Amon No Ra. ogólnie był w miarę sensowny, nie mówię, że nie. I kasaczek wczoraj napisał tweeta. Wstawił takiego screena z mojego TikToka i napisał tak, ile można. Na co odpisał Etwitch Enjoyers, ogarnijcie, że jeżeli mają jakąkolwiek opinię inną niż wasza, reagujcie wyzwiskami, to w rzeczywistości nie ja się przypieram, tylko wy. Potem teraz do nowego, wkładacie kruche ego i się dopowiadacie sobie. Kurde, czemu ty Rypson czytasz tak, że ja nie wiem, co mówisz? Macie kruche ego, jeśli dopowiadacie sobie całą historię dosłownie 2 słów? Piszecie jakieś komentarze i tak was to boli? Nie piszę takich postów, żebyście... Dobra, nie wiem nadal o co chodzi. Ja dobrze czytam. Całą historię do dosłownie 2 słów, przecież Rybson mówi tak dobrze, jak ty czytasz. Czyli on musi pięknie czytać. Mówi wtedy, jak ja mu... komentarze Rybson, czytam was do brat boli, nie bo piszę taki wprost, uczesany. żebyście się ze mną zgadzali, czy nie, tylko żeby wywołać dyskusję, dotknięcie Wiem, gardły. lewe Jak ktoś mi oko. jeszcze raz powie, że Myśleć coś o takiego piszecie, obejrzysz. to ogarnijcie, że jeżeli tylko takie posty widzicie, dlatego że taki jest zakres waszych zainteresowań, taki macie nakrojony algorytm, wejdźcie sobie na mój profil, zobaczcie, co Nie ja wiem, piszę. Rybson, Powinienem co ty pisać takiego mówisz. posta. Poczułem się trochę zobligowany, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby odpowiedzieć. Ale czekaj, czy on odpowiada na post, w którym chłop napisał, ile można i dał screena z TikTokami Rybsona? Drama. Wiedzieć, tak, trochę w głębi duszy poczułem Drama. taką potrzebę. No bo... Chłopie. Jak ktoś pisze, ile można plecaków enough, to odpalam następną grę w plecaki. Rybson, posłuchaj się tej rady. bo nie wiem, no takie coś się pojawia co jakiś czas i stwierdziłem, że jeżeli zostałem wołany do tablicy, no to kiedy. Ale widziałem te parę shotów z tym, jak on uczy tego. Uczy matematyki, no. Będzie lepszy moment niż teraz, żeby odpowiedzieć. No i odpowiedziałem. No i czytam teraz, nie? Transkrypcja. No Jaki jest tego. tak właściwie problem? Poznałem Cypriana przyszło rok temu i od tamtego momentu brałem. Jezus Maria, na ile można napis? Dobra, posłuchajmy. Czynny udział w jego życiu, jak i streamach, a to wszystko w moim wolnym czasie na streamie, bo go po ludzku polubię. No to jest prawda, tak by tutaj nie muszę tego udowadniać, bo każdy, kto się interesuje, to wie. Nie czerpałem z tego żadnych korzyści materialnych, nie To jest obmyślałem szczerego planu, przyspieszenie? że Nie. jakby tu go podejść, sobie zdobyć paru nowych widzów. Matematyka wyszła zupełnie naturalnie miesiąc temu, po tym jak jego kolega z dokładnie tą samą chorobą, czyli chodzi o Klaudiusza, zaczął go uczyć na streamie. No tak jakby to jest naturalne, nie? Nie W każesz ciało sensie miłego do naturalne, to nie widzenia. naturalne, ale no to jest fakt. Tak jakby to jest Speedrun z fakt. lorców, Tutaj no dziś, nie muszę nie? żadnych dowodów przedstawiać, mam nadzieję. Myślę, że wszyscy są tego świadomi. Cypek niestety jest niepełnosprawny fizycznie i 30 lat temu wiedza o jego chorobie nie była aż tak powszechna, przez co został sklasyfikowany w taki sposób, że nie trafił do normalnej szkoły i nie nabył umiejętności, które dla nas wydają się być oczywiste. No to oczywiście chodzi o matematykę, czytanie i tak dalej, Co? tak dalej. Pochodzi z małej miejscowości, też utrudniło i dalej utrudnia sporo rzeczy. Aktualnie chyba mieszka w Kartuzach. To nie jest jakaś duża miejscowość. Ile to ma mieszkańców? 14 tysięcy. Czy Banino jest jakieś wielkie? Banino ma 9 tysięcy. No to tak jakby, no to nie są to. Dzięki pan ty traper, dzięki, witam. Ej, co to jest traper? Boże, Jest takie analfabetą, słowo, nie jest kojarzę. sprawdzony umysłowo, bo to ważne mi się wydaje po prostu. To miał być kozak, Jaki... przyjaciel. Przez 32 lata bez czytania oraz liczenia i po dziś dzień pewnie wychodzi z założenia, że nie potrzebuje tego do szczęścia. No bo jak ma wiedzieć, skoro tak jakby kurwa tyle lat przeżył bez tego, to dosyć oczywiste mi się wydaje. Czaj. Mikroprzyjaciel przeżył 32 lata bez czytania oraz liczenia i po dziś dzień pewnie wychodzi z założenia, że nie potrzebuje tego do szczęścia. No. On nie chce uczyć się na Ostinie, bo to cwaniutka bestia, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że moja obecność i content tego typu zwiększają jego cyferki, choć nie ma zupełnie świadomości o ile. Warto wspomnieć, że wcześniej jego moderatorzy już próbowali go uczyć różnych rzeczy, jednak niestety bezskutecznie, gdyż Cypson nie widział w tym aż tak dużego zysku, dla własnej osoby przez co motywacja była nie ta. No i to chłopaki z moderacji potwierdzają w komentarzach, także no tutaj fakt. Co? Czemu Simba Tomek miałby nie wrzucać z nich klipów na TikToka? Cypek nie jest głupi i widzi, ile wykręcają one wyświetleń, ile mają one serduszek. Niesamowicie się tym jara, jednak niejednokrotnie dawał mi znać nawet na naszych wspólnych transmisjach. Jak wie, ile ma serduszek? Przecież ty go uczyłeś liczyć do 10, a tam jest po 100 tysięcy. Coś tu ściemnia. Ale ogólnie o co tu chodzi? Że dramat, że on niepełnosprawnego wykorzystuje do kontentu w skrócie? Bo nie, jakby. Nie ja to mówię, tylko jakby taki jest rozumiem argument, bo dla mnie no to jest drama z dupy. Przecież ten typ jest Nie streamerem. interesuje mnie To, ich że jest wszystko, jak niepełnosprawny, to tłumaczy. znaczy, że Jestem każdy silny, na nim więcej żeruje? chcę kurwa wzbogacić.
Przecież on też z tego korzysta. Jamal łowca rowerów dał na Goliborde 5 zł. Czy masz długi? Długi? Odpowiedni. Co ja chciałem powiedzieć? Aha. I czemu? Czemu? Moje pytanie brzmi czemu? Tak jakby ma płacone od wyświetleń, tak, więc to naturalne, że próbuję maksymalizować wyświetlenia. Czy wyświetlenia z TikToka się jakoś przekładają na live'a? No raczej wątpię, wydaje mi się, że raczej chłopek, który ogląda matematykę sypkie na TikToku, nie przyjdzie chyba patrzeć, jak Rybson LOL dobija kripki. Ja też na to nie liczę za bardzo, ale o tym później. Co do samych TikToków, to uważam, że wbrew pozorom wcale nie mają jakiegoś gigantycznego wpływu na moją średnią widzów. Teraz wzrosło, ale to ze względu na sytuację Bruce'owi, zmianę pozycji, no to myślę, że to prawda. I pomagają w większej mierze mikrosypkowi, bo nie oszukuj mi się, TikTokowa głowa nie wejdzie do mnie oglądać, jak gram 13 godzinę w LoL'a, a cypek to cypek. To on ich tu interesuje. Na dzień dzisiejszy nasz mały przyjaciel ma naprawdę sporo grono odbiorców, bo aż 617, jeżeli chodzi o średnią widzów. Co oznacza kilkukrotny wzrost, od kiedy zaczęliśmy współpracować i cieszę się niezmiennie jego szczęściem. Gdyż jeszcze nie tak dawno mieliśmy widzów ledwo przekraczał 100 i było miernie z donacjami, a dziś kupuję nowy fotel dla mamy oraz sobie nową kanapę po 7... Ej, nie wiem, bo... To, że on jest niepełnosprawny... To ma wykluczać jakąkolwiek przyszłościową współpracę, jak już to tak mówi oficjalnie, z kimkolwiek dla tego cypka? Bo to, że on jest niepełnosprawny, nie znaczy, że nie może z kimś streamować wspólnie. No, to jest taki argument stupy. Przecież to, że jest niepełnosprawny, nie znaczy, że nadal jest człowiekiem, z którym można sobie normalnie grać, wspólnie tworzyć content i tak dalej. I poza tym, jedną cechą składa się z innych też rzeczy. To jest przypieprzanie się o nic. To jest typowe takie, że widzisz kogoś niepełnosprawnego, jak mi smutno, wyślę mu 10 zł, żeby poczuć się lepiej na jakieś pomagam.pl i masz potem wypieprzone na wszystkich takich ludzi. A on dalej sobie żyje, przyjdą do niego widzowie dzięki temu i tak dalej, no. To jest widzenie człowieka przez pryzmat tylko jednej cechy, że jest niepełnosprawny. To jest nie fair według mnie. No i tu jest średnia widzów mikrocypka. Tak reasumując... Zobacz, urosło u widzów, czyli dobrze. Myślę, że pogadam z Simbą Tomkiem, żeby... On jest tylko fizycznie niepełnosprawny, nie psychicznie? No tak, tak, właśnie o to mi chodzi. To, że jest niepełnosprawny, nie znaczy, że teraz... No to jest takie, że każdy może się przypieprzyć w sumie do kogokolwiek, kto będzie z nim wspólnie chciał content robić i przez to może ludzie nie będą chcieli potem z ludźmi niepełnosprawnymi nic mieć do czynienia, bo potem się będzie ktoś szczepiał, kto niby walczy o ich prawa czy coś, a tak naprawdę ma ich wypieprzone. To jest bardziej czepianie się. Czy bronię Rybsona? Nie, bronię jakby każdego niepełnosprawnego w tym momencie. Przynajmniej na swój sposób, tak myślę. Bo to, że ktoś jest niepełnosprawny, nie znaczy, że nie można, że teraz trzeba go obchodzić dookoła, żeby przypadkiem się o niego nie otrzeć. Ale w skrócie chodzi mi, wiesz o co, a nie, muszę to pomóc sobie, poważniejsza sprawa, patrz. Tutaj jest ten mikrocypek, tak? Tu ma tą rękę i robi ten gest. I patrz, tu są jego jakby cechy charakterystyczne, tak? Cechy charakterystyczne różne, które on posiada. I jedną z nich jest ta niepełnosprawność, co się rzuca w oczy. Ale... Ta jedna rzecz nie może przesłaniać wszystkich innych, które tu są. I na pewno znajdą się ludzie, którzy będą tylko dla tej jednej rzeczy oglądać, ale to... No i co z tego, no? No to niech se oglądają. Co to za w ogóle bezsensowny argument? Nie można z niepełnosprawnymi? Co, trzeba ich wykluczyć ze społeczeństwa, bo są niepełnosprawni? To o to w tym chłopu chodzi? Wszystkie jakieś popieprzone. Przynajmniej ja to tak odbieram. Że tego typa, że takie jakieś pieprzenie o niczym. Wydaje mi się, że Rybson dobrze sobie z nim robi content. I to, że Rybson na tym korzysta i jednocześnie ten mikrocypek na tym korzysta, no to nawet lepiej, no. Co z tym złego jest? Przecież to jest jakiś kretynizm. Przysięgam. On nie napisał, wiem. To swoją drogą. Problem jest taki, że robienie ciągłe contenta niezbyt... Po tej dramie mikrocypek powiedział, że nie wykorzystuje wcale Rybsona. W tych niepełnosprawnych osobach jest słaby w chuj, a na Twitchu to jest codzienność, parę widownie, która jedyne co potrafi to śmiać się z drugiego człowieka. Problem jest taki, że... tu jest! Problem jest taki, że robienie ciągłego kontentu na niezbyt bystrych niepełnosprawnych osobach jest słabe, a na Twitchu to jest codzienność, farbisz widownię, która jedyne co potrafi to śmiać się z drugiego człowieka, a mówiąc, że jest inaczej tylko...
Ale przecież on sam streamuje na Twitchu. Jeżeli jest do tego zmuszany, to trzeba człowieka, który go zmusza do streamowania na Twitchu i dojechać, a nie kogoś, kto wspólnie z nim streamuje, no. Co to jest za argument? Przecież on nie przychodzi do jakiegoś szpitala, czy do jakiegoś miejsca, w którym trzymają niepełnosprawnych, bo wydaje mi się, że tak on sobie wyobraża ludzi niepełnosprawnych poza kamerami i nie nagrywa ich z ukrycia, żeby robić ich content, tylko on jeden streamer z drugim streamerem wspólnie streamują, w dupę no. Przecież to jest jakieś pieprzenie. Czemu ta jedna cecha charakteru ma przesłonić wszystko inne, co on ma? Dla mnie to jest naprawdę dziwne. Obydwaj na tym korzystają, on sam streamuje ten mikrocypek, no to co w tym złego? Nemu to odpisałem, że brzmi troszkę jakby zupełnie oglądał tych streamów i bazował na tym, co się wydaje na tych... Teraz dużo osób gada o kasę, więc wygrał Imo i on tu jest mądry. Czekaj, ale wygrał z jakiego powodu, bo dużo o nim gada? No to w takim razie Adolf H. wygrał drugą wojnę. Bohater. Według ciebie. Na faktach. Nie naśmiałam się z Cypriana, na moim czacie spotyka się z naprawdę niesamowitym wsparciem i super było razem z widzeniem przygotować dla niego pierwszego... Według tego typa lepiej, żeby mikrocypek dalej nie umiał liczyć, nie miał przyjaciół, no z nikim nie grał, żeby był sam, żeby każdy go traktował jak trener. No właśnie, kuj, to o to mi chodzi. To samo powiedziałem co ty. Czyli się rozumiemy. To, że ktoś jest niepełnosprawny, to teraz nikt z nim nie może wspólnie nic robić? Bo zostanie posądzony o wykorzystywanie niepełnosprawnych. To jest kretynizm. To nawet dobrze, no ludzie niepełnosprawni powinni mieć wstęp do zwykłego, jakby, no nie powinni być postrzegani tylko przez tą jedną cechę w dupę charakterystyczną, na, żeby to nie rzutowało na całą ich osobę. To, że on jest niepełnosprawny, to już jest jedna rzecz, ale nadal jest człowiekiem i ma prawo robić sobie rzeczy w internecie, no. Overpow czerpie z niepełnosprawnego RB od kilku lat, jakoś nikt z tym nie ma problemu. Były takie głosy, pamiętam, jak oglądaliśmy sporo tych dram, że czerpią z niego, bo jest niepełnosprawny, pamiętam. Jestem coraz tego, co się dzieje dookoła niego, sam nie pyta i nalega o matematykę. Gdyby to było nieprzyjazne dla niego środowisko, doskonale zdałby sobie z tego sprawę i po prostu... No. Gdyby to było dla niego nieprzyjazne, nie chciałby tego robić. Wydaje mi się, że to jest różnica. Znasz niepełnosprawnego? Tutaj, ty go znasz, jesteś osobą, co go zna. I wiesz, że on jest świadomy i że to, że jest niepełnosprawny, nie znaczy, że jest warzywem. Bo to jest takie wpieprzanie ludzi do jednego worka. A typ, wielka oprawa uciśnionych. Niepełnosprawny? Wsadźmy go w kulę dla chomika. Nie może mieć kontaktu z rzeczywistością. Chrońmy go przed samym sobą. Co to w dupę jest? Co to w dupę jest? Pytam się. To jest człowiek nadal i ma prawo robić wszystkie te same rzeczy. I może sobie streamować, może sobie robić wspólny kontakt, możesz nawet sam z siebie śmiać. Nie wiem, baseniary też napisałeś? Że ludzie je oglądają? To jest dopiero w dupę upośledzenie oglądać je. Mam nadzieję, że jest o tym post. Ja to wiem, no Cypek nie jest głupim gościem. Cypian tylko jest analfabetą. Uważam, że nie powinno się jakoś, bo wiesz, takie zachowanie trochę ich stygmatyzujemy, jakby, że nie powinno się ten. On jest normalnym gościem, tylko po prostu niepełnosprawny fizycznie, nie? I przez to został analfabetą i myślę, że nie ma co tutaj jakoś go separować od wszystkich i od całego świata, licząc na to, że będzie mu jakoś lepiej. Ja widzę... No tak, też tak uważam, jak on. To, że jest niepełnosprawny, znaczy, że trzeba go wpieprzyć w torbę foliową i trzymać poza światem. Żeby go nikt nie mógł dotknąć ani nic. To jest kretynizm. To jest takie typowe... Znaczy nie, już, bo już generalizuję, nie będę gadał, nieważne, no już wystarczyło, co powiedziałem. Widzę, że on, okej, teraz ostatnie parę dni, no to jest jak jest, nie? Jego widzę, jego trochę wkurzają. Ostatnio pewnie nie jest najlepiej, ale ogólnie wydaje mi się, że on się mega cieszy. Wiadomo, pewnie zależy humor od donate. Z własnego doświadczenia, mówię tak, Skolma, przecież mam z tobą do czynienia. Dzięki, mam Prima, to dam. Dziękuję za Prima, mam Prima, to dam. Nie padnie, ale ogólnie wydaje mi się, że się cieszy z tego wszystkiego, jak to się wszystko toczy i tak dalej. Robi postępy matematyczne, tak, ja też tak myślę. Już biegle w zakresie do 10, odejmować i dodawać, więc to jest jakiś sukces. Praca z analfabetami jest o wiele trudniejsza, to wiadomo, ja nie jestem wykwalifikowany, żeby robić takie rzeczy, żeby tutaj od razu nie... Nie widziałem Dune 1 nadal, ale Shoguna jeden odcinek obejrzałem, piękny serial się zapowiada.
kurwa, wyspecjalizowany czy coś, broń Boże. Ja po prostu robię, bo wiem, że on, jemu by się nie chciało tego robić z nauczycielką jakąś normalną, bo po pierwsze jest przebodźcowany, i to widać na streamach, jest przebodźcowany TikTokiem, bardzo... Rybson nie musi tam udowadniać, że robi też jakiś pobudek, to w sumie już nie ma znaczenia co do tej dramy, no to już tak gada bardziej swoim widzom, tak? Ale nieważne z jakich pobudek on to robi, no. Jak na przykład jakiś streamer gra z drugim, albo nagrywają wspólny odcinek, to teraz też będzie jakaś walka z jego powodu i tak dalej, będzie drama o to? Nie, nie będzie, bo nie widać na oko, że jest niepełnosprawny. Aha. Czyli niepełnosprawnych trzeba oddzielić od społeczeństwa według tego chłopa, tak? Jezus Maria, no nie wiem, to jest idiotyzm dla mnie, no. To jest po prostu kretynizm. Bardzo mocno, bardzo łatwo się rozprasza, szybko traci koncentrację. Dodatkowo to jest koszt, na który najprawdopodobniej... A tego kasaczka z nami, w sumie dziwi mnie, że takie coś gadał. Chociaż z drugiej strony, no to jego poglądy, no, jeżeli on... nic nie chce mieć wspólnego z niepełnosprawnymi, no to brzydko z jego strony, no. Bo to też ludzie, tylko chyba zapomniał. Nie może sobie pozwolić, no w teorii ja mógłbym to zasponsorować, ale wiesz, ja też nie jestem Caritasem, kurwa, żeby... Ja też mam swoje wydatki, no i nie wiem, wszyscy robią wszystko, żeby było jak najlepiej, no jakby wiecie. Bo to się może tak wydać, że nikt nie byli na streamie, nie? Że być może, kurwa, że wiesz, na Twitchu znaleźli z kolejnego do naśmiewania sobie czy coś z niego. Jaka opinia o fanarcie? Robię z niego pośmiewiska, ale tak na dobrą sprawę, wydaje mi się, że naprawdę na Twitchu Cypek spotyka się z naprawdę fajnym odbiorem. Wiadomo, czasami oczywiście, że znajdziesz jakiś debil, to jest normalne, w tak dużej społeczności oczywiście znajdziesz jakiś kretyn, ale jeżeli on się pojawia, to zawsze jest wyjaśniony przez widzów. Ile razy, jak byliście na matematyce z Cypkiem, ale to już musicie sami sobie w własnym zakresie odpowiedzieć, jak był jakiś idiota, który go wyzywał, co się z nim działo na czacie? Od razu było tak, małpa, chłopek i wypier, nie będę mówił, nie? Także tu jest naprawdę masa pozytywnej energii w tym wszystkim. Wiadomo, ktoś napisze XD, ale to nie jest tak, że się kurwa naśmiewasz Cypka, że kurwa KBK, debil nie potrafi policzyć 10 dodać 6, kurwa XD. To jest bardziej takie sytuacyjne XD, no jak on... No nie potrafię tego wytłumaczyć, to nie jest śmianie się z Cypka, to jest śmianie się takiej jakby sytuacji. No to nie jest tak, że jak ktoś napisze XD u mnie, to on się na mnie ze mnie naśmiewa. W skrócie chodziło o to, że mikrocypek to nie random Bruce i śmieją się z nim, a nie z niego... Za dużo prawdy powiedziałem. Nieważne. Nie? Czasami się tak zdarzy, no wiadomo, zawsze się znajdzie jakiś poziomek, nie? Aby to nie zrobić coś czasami głupiego, no to też nie ma w tym nic złego. Normalny gość, który wydaje mi się, że przez 30 lat już ma dość bycia traktowanym jak jakiś, nie wiem, jakieś coś specjalnego, nie? W sensie, nie, specjalnego to ze słowo, takiego ulgowo. Bonzel, wstawił ktoś twoje zdjęcie gdzieś i teraz się tym chwalisz? Mógłbyś uspokoić się i pisać ściany tekstu? On nie jest traktowany ulgowo, nie, kurwa, jestem trochę, że tak powiem, nie fanatykiem, ale na pewno śledzę sporo kontentu typu Mikrocypek, Dawid Jasper, Tiger Bonzo i tak dalej, nie? Oni wszyscy się zupełnie różnią. Każdy ma braki na innej płaszczyźnie, nie? Na innej płaszczyźnie. No tak, w skrócie chodzi o to, że nie wrzucać do jednego worka, co już ustaliliśmy, no. Przecież niepełnosprawność to też może być lekka forma autyzmu, co podobno... Ale to już są takie, wiesz, teorie, że każdy, albo raczej duża część społeczeństwa ma to, ale w tak delikatnej formie, że to w ogóle nie wpływa na życie. I co, to też już jest niepełnosprawność? Też się może takiego człowieka nic powiedzieć i tak dalej, rozumiesz? No już to jest takie pieprzenie, no. Nie wiem, niby chce dobrze tamten typ, żeby nie naśmiewać się z niepełnosprawnych? Ale metodą na to według niego jest oddzielenie ich od innych ludzi. No to jest krytynizm. Tłumaczysz tak, żeby ciebie nie oddzielali? Zauważ, że ja mało z innymi streamuję. A to znaczy, że raczej traktuję mnie jako Nie, poczekaj. Co jest w dupa? Czasami lubi przeaktorzyć i wiesz, wyjść na męczennika. Oni, no mówię w domyśle, on i Dawid Jasper. Lubią czasami... Teoria się sprawdza. Kartą, to większość to łyknie. Ale widzisz, wydaje mi się właśnie, że to jest ta różnica, która mnie różni od, załóżmy na przykład jakiejś nauczycielki, tak? Dajmy na to. Bo oczywiście ona ma kwalifikację lepszą tego, że pracuje z Cypkiem. Ale widzisz, ona być może by się łapała.
A on mnie trochę szanuje. Tak Matrix. Tak słowa z jego ust nie padły, ale Dariusz, on mnie trochę szanuje ze względu na to, że tak jakby ja go czytam trochę, nie? I to widać, na przykład jak wyjdziecie do niego na live, jak ja jestem, albo na przykład u mnie, to on czasami próbuje trochę zmanipulować. No i ja wtedy, wiecie, staję, po prostu patrzę mu w oczy i mówię tak, co ty chcesz mnie wkręcać? I on się wtedy uśmiecha, bo ja doskonale wiem, jaki jest jego proces myślowy, nie? Wiadomo, to też nie trzeba być Einsteinem, żeby to jak... Dobra, Rypson, uspokój się już. Coś tu jeszcze będzie? A, tu już jest poza tym tematem, no dobra. No w skrócie to fajnie, ciekawa drama. Jak zawsze o nic, jak zawsze z dupy, jak zawsze skomentowana i zareagowana odpowiednio. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!